krawiectwo jest bardzo nudnym zawodem. No trzeba włożyć dużo serca i mieć dużo cierpliwości, bo jest praca naprawdę taka, jest ciekawa, sprawia dużo przyjemności i zadowolenia, ale zanim to wszystko jest zrobione, to nieraz dużo kosztuje cierpliwości. Krawczym jako takim udokumentowanym po egzaminie czeladniczym jestem 74 lata, a łącznie z nauką 76 lat. W 1946 roku rozpocząłem naukę zawodu krawieckiego. Współpraca z dziadkiem to jest taki niekończący się proces, który teoretycznie trwa od poniedziałku do piątku, ale praktycznie to my o tym krawiectwie miarowym rozmawiamy nawet w weekendy. Dziadek jest w tej grupie szczęściarzy, którzy od przeszło 50 lat mieszkają i pracują na tej samej ulicy. Gdyby jego aktualny stan zdrowia pozwolił mu na to, żeby siedzieć w tej pracy dłużej, to naprawdę siedziałby do nocy. Urodziłem się jako dziecko krawca. Naukę swoją rozpocząłem u wyuczonego krawca w Poznaniu w zakładzie pana Kaczmarka. W czasie okupacji ojciec również miał otworzony zakład krawiecki. Otwarty w Buku przy ulicy Dobierzyńskiej 6 w 1926 roku. Przez to, że to jest zawód, który przechodzi u nas z pokolenia na pokolenie, to i wiedza, i doświadczenia to są te właśnie kruczki krawieckie, które są przekazywane od pradziadka dla dziadka, od dziadka dla mamy i teraz od dziadka też dla mnie. Jest wiele takich chwytów, których nie idzie się dowiedzieć, jeżeli się nie doświadczy tego zawodu. Ten zawód ma to do siebie, że ja jestem tu panem wszystkim, że ja spotykam się z ludźmi, że ja mogę sobie z ludźmi porozmawiać, że robię, co to robię dla siebie, że ta robota mi sprawia największą przyjemność. Jak się nie ma w sercu, nie czuje się tej pracy, i tych rączkach tutaj manualnych, tych tutaj nie ma się tego poczucia, to lepiej nie zaczynać. Ja tak uczniowi jak mówili i rodzicom jak przychodzili w naukę kiedyś, to tak mówiłem, jak się nie masz tutaj tego, to nie zaczynaj tego zawodu, bo to rzucisz potem ten zawód. Szyję śmiało bez okularów czy maszyną, tylko jak chodzi o natknięcie igiełki, którą się zapoczywa poczewkę czy cokolwiek, to niestety muszę skorzystać z okularów, bo to jest maleńka igiełka i maleńka oczko, a nitki są nieraz przerastają tą grubość tego oczka. Guziki, maszyny, nici, naparstki i cały ten krawiecki świat przesiąknął w nim do szpiku kości. Więc pod względem wiedzy i doświadczenia w zawodzie krawiec to jest największy autorytet, jakiego znam. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle ze wszystkich ludzi, których kojarzę na świecie. Całym życiem było i całym życiem jest. Ja kocham ten zawód i nie wyobrażam sobie, żebym ja musiał usiąść w domu i po prostu nie mógł tutaj przyjść. Tego wyobrażam sobie.